No i następne pytania od dzieci ze szkoły podstawowej numer 246 w Warszawie. Nikola z klasy 6 pyta, czy od dziecka interesował się pan pisaniem książek? Pamiętam, że gdy byłem w 6 czy 7 klasie szkoły podstawowej, znaczy byłem chyba jeszcze dzieckiem, mówiłem kolegom, że będę w przyszłości pisarzem. I nawet próbowałem pisać różne książki przygodowe, ale niestety nie udało mi się żadnej skończyć. Byłem mistrzem rozpoczynania powieści, ich niekończenia. Tak. Ale chciałem pisać. Tak, chciałem. Czy łatwo się pisze książki? Och, byłoby cudowne, gdyby się książki łatwo pisało. Są takie dni rzeczywiście, że pisze się łatwiej niż w inne dni, ale nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdzie ten dobry dzień na pisanie. Każdego dnia trzeba usiąść i spróbować coś napisać. Którą z książek pisał się panu najtrudniej, pyta uczeń albo uczennica klasy 6. Najdłużej i czyli też najtrudniej, pisało mi się książkę pod tytułem Mam prawo, o prawach dziecka. Długi czas zastanawiałem się, w jaki sposób napisać atrakcyjną książkę dla dzieci o prawach dziecka, która nie byłaby podręcznikiem, poradnikiem, tylko fajnym czytadłem. I tak długo się nad tym zastanawiałem, że minęło 10 lat i dopiero po tych 10 latach wpadłem na pomysł, jak mam to zrobić. Myślenie nad książką to jest także praca nad książką. Także uznaję, że książka Mam prawo, która powstawała 10 lat myślenia, a potem 2 miesiące pisania, ta książka sprawiła mi najwięcej kłopotu. Ale wyszła całkiem. Czy pisanie książek sprawia panu przyjemność? Przyjemność sprawia mi poczucie, które pojawia się w pewnym momencie, gdy autor napisał już książkę, gdy się ją czyta po raz drugi, trzeci, żeby ją poprawiać. Lubię poczucie, że ta książka chyba jest niezła, chyba się udała. Zwłaszcza, gdy potwierdzają to redaktorzy, a potem czytelnicy. O, to jest najprzyjemniejsze. Jaką szkołę pan skończył? Skończyłem szkołę podstawową numer 4 w Białymstoku. Cały czas byłem w klasie B, od 1 do 8 klasy. Potem byłem w szkole, w liceum pierwszym w Białymstoku również, bo jestem z urodzenia białostoczaninem. A potem przyjechałem do Warszawy na studia dziennikarskie. Pisanie której książki sprawiło panu najwięcej zabawy? Pyta Ala z klasy 6. Nieźle się bawiłem, wymyślając króciutkie historyjki do książek Co to znaczy? Książki Co to znaczy właściwie udają zbiór dowcipów. Tam jest mniej literatury, a więcej dziania się. Spotkałem jakiegoś chłopca, który powiedział mi, że nie znosi czytać książek i jedyne, co czyta, to czasami dowcipy w gazetach swoich rodziców. Wymyśliłem wtedy, że napiszę książkę, która tłumaczy znaczenie różnych powiedzonek, tzw. związków frazeologicznych, ale w taki sposób napiszę tę książkę, żeby ta książka udawała zbiór dowcipów. Króciutkie opowiadania, bardzo zabawne. Dobrze się bawiłem je pisząc rzeczywiście. Czy medal autora Dziecięcej Radości jest dla pana ważny? Bardzo. W ogóle zauważyłem, że nagrody są ważne. Zwłaszcza nagrody od czytelników. Dostałem sporo nagród. I co tu dużo gadać, jestem autorem uhonorowanym. Dostałem nagrody od poważnych gremiów różnych, od dzieci. Dostałem także Order Uśmiechu. Jestem kawalerem Orderu Uśmiechu. I zauważyłem, że każdorazowo każda nagroda bardzo cieszy autora, bo my wciąż chcemy odczuwać, że jesteśmy dla naszych czytelników po prostu ważni. Czy ma pan ulubioną porę dnia na pisanie? Poranki. Miał pan jakieś duże marzenia, które udało się panu zrealizować? Na przykład marzę o tym, żeby zostać pisarzem. To mi się udało. To nie wszystkie pytania od dzieci ze szkoły podstawowej numer 246. Zostało jeszcze parę. Zaczynajmy więc kolejną pulę pytań. Co by pan zrobił, gdy miał pan 100 tysięcy złotych? Pyta Marek z klasy 7. Wydałbym je. Czy umiał się pan dzielić? Pyta Marek z 7 klasy. Może ten sam Marek. Panie Marku, w mojej szkole, gdy byłem dzieckiem, obowiązywała taka zasada, że gdy ktoś pojawiał się w szkole, na korytarzu szkolnym z czymś smakowitym, koledzy mieli prawo do niego lecieć krzycząc spuła, no i nie można było, słysząc spuła, nie podzielić się, bo jeżeli człowiek się nie podzielił, to był uważany przez wszystkich za skąpca i sopka. Potrafiłem się dzielić. Kim pan jest z zawodu? Pyta Julia z klasy 7, która pewnie już słuchając tych odpowiedzi domyśliła się, że z zawodu jestem pisarzem. Jak wyglądały początki pana pisania?
Pierwsze teksty dla dzieci napisałem w piśmie dla dzieci Świerszczy, którego zostałem naczelnym w wieku lat 22. Jako student dziennikarstwa przyjechałem do Warszawy na studia dziennikarskie i dość szybko zacząłem pracować w piśmie dla dzieci Świerszczyk. Byłem szefem tego pisma. Udało mi się to pismo ocalić przed zamknięciem, ponieważ był pomysł, żeby pismo przestało istnieć, albowiem przez pewien czas słabo się bardzo sprzedawało. Teraz jest, trwa i ma się dobrze, także dzięki pracy mojej i moich kolegów, moich koleżanek. Także to były moje początki pisania. Ja wtedy pracowałem głównie jako dziennikarz, jako redaktor, jako publicysta, ale też w tym Świerszczyku od czasu do czasu zdarzało mi się pisać jakieś opowiadania czy bajki dla dzieci, wtedy, gdy okazywało się, że poproszony o to inny pisarz nie zdążył z swoim tekstem, no i trzeba było ten tekst czymś zastąpić. Ja przeważnie te teksty wtedy zastępowałem. Czy zaczął pan pisać jako dziecko? Jako takie starsze dziecko, powiedzmy, jako szósto-siódmoklasista. Ale słabe to były bardzo teksty, muszę państwu powiedzieć. Z tym, że oczywiście każdy pisarz, zanim zacznie pisać teksty dobre, musi przepłynąć wraz z swoimi tekstami przez ocean tekstów niedobrych. Jaki jest pana ulubiony sport? Lubię te sporty, które możemy uprawiać sami. Na przykład lubię bardzo kolarstwo, bo mogę jeździć na rowerze sam. Lubię bardzo narty i zjazdowe i biegowe, bo też mogę to robić sam. Zdarza mi się czasami grać w piłkę nożną, ale coraz rzadziej, bo strasznie trudno, jak się ma 48 lat, zebrać tylu kolegów, żeby utworzyć dwie drużyny. Komuś przeważnie coś strzyka w kolanie, komu innemu żona nie pozwala. Mam też, oprócz pytań, właśnie zobaczyłem, że dzieci ze szkoły podstawowej nr 246 przesłały mi prośby, podziękowanie, pozdrowienia. Oliwia z klasy 6C pisze prośbę. Niech pan napisze rymowane wiersze ze słowem przytulić. Pani Oliwio, nie pisze wierszy. Kiedyś napisałem mojej dziewczynie w 8 klasie szkoły podstawowej, w wieku lat 14, serię wierszy miłosnych. To była moja pierwsza dziewczyna, a ona, gdy przeczytała te wiersze, natychmiast ze mną zerwała. Od tamtej pory jestem prozaikiem. Pozdrawiamy, pisze, woła Nina z klasy 6. Dziękuję. Ja także panią pozdrawiam. Pozdrawiam także pani Julka z klasy 7. Ja panią pozdrawiam. A pan Błażej z klasy 3C pisze: dziękuję za piękne książki. Panie Błażeju, to właśnie na takich chwil warto zostać pisarzem. Wszystkich państwa bardzo serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia. Podejrzewam, że spacerując po ulicach Pragi Południe, nieraz będziemy mieli okazję, żeby się z sobą spotkać i porozmawiać. Do widzenia.